Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki i dzisiaj Wam pokażę, w jaki sposób synchronizuję obraz z dźwiękiem, ale z dźwiękiem nagrywanym z innego urządzenia typu dyktafon. Porada ta może być użyteczna dla osób, które nie mają w kamerze gniazda na mikrofon zewnętrzny. I jak już wspominałem wcześniej, jakość dźwięku jest tutaj krytyczna i wszyscy wiedzą, że prędzej obejrzymy jakieś kiepskie wideo z dobrym dźwiękiem niż odwrotnie. No, ja do tego celu używam dyktafonu Zoom. O, tutaj jest na załączonym obrazku. Ma on tutaj gniazdo na mikrofon zewnętrzny, także jeżeli ktoś ma ochotę sobie tam jakiś mikrofonik podpiąć, to można, ale dla potrzeb tego filmu będę używał tylko po prostu samego Zooma. Natomiast jeszcze dla takich celów bardziej szkoleniowych, z ciekawości wyciągnąłem starego Olympusa, bardziej w celu przetestowania, jak to się sprawuje, niż do jakiegoś późniejszego. Wkładę go sobie tutaj. Podobno całkiem przyzwoite są dyktafony Sony. I co robię? W trakcie nagrywania robię bardzo prosty trik, tak prosty, że aż boli. Po prostu 3 razy klaskam. Nie wiem, było 3, raz, 2, 3. No, dlaczego? Wszystko to stanie się jasne w późniejszej części tego filmiku, podczas edycji tego filmiku. No i jak zobaczycie, klaśnięcie powoduje tutaj powstanie takich 3 charakterystycznych fal dźwiękowych, bardzo łatwo rozpoznawalnych podczas obróbki filmu. W tej chwili specjalnie wyłączyłem mikrofon podłączony do kamery. Normalnie jest on tam podłączony do kamery, no, żeby pokazać, jaka jakość dźwięku. Czasami jeszcze na początku wkładałem ten mikrofonik tutaj do Zooma, ale Zoom ma na tyle przyzwoite mikrofony, że nie ma takiej potrzeby. No i jak potem zobaczycie, wszystko jest naprawdę jasne, proste, dziecinnie proste, dźwięk mamy idealny. No, na razie kończymy nagrywanie i przechodzimy do obróbki filmu. Używam Sony Vegas, ale przetestowałem to również na Pinaclu 14, chociaż na Pinaclu jest troszeczkę trudniej o idealne zgranie tych faz dźwiękowych.